Otrzymaliśmy wynik z laboratorium, w którym stwierdzono obecność bakterii z grupy coli w ilości 40 jednostek tworzących kolonie w 100 ml wody. Jest to niezgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia. W związku z tym nie mogliśmy postąpić inaczej, jak wydać brak przydatności wody do spożycia. Bez wody znajduje się ponad 800 osób z miejscowości Marcinkowice i Lubierz. Tuczyńskie wodociągi muszą zapewnić zastępcze źródło wody dla mieszkańców wsi. Zdecydowano o dostarczaniu jej w beczkach. Dyrektor sanepidu zapowiada kolejną kontrolę jakości już w poniedziałek. Czy wyniki testów wykażą brak obecności bakterii? Tego dowiemy się po weekendzie.